witam Was wszystkich w kolejnym raporcie z Rebound. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja właśnie zawijam na trening klatki. Dzisiaj będę robił ją z rana. Co Wam mogę powiedzieć? Jeszcze stwierdziłem, że zrobię dzisiaj taki materiał, nagram odnośnie zmiany sylwetki i zmiany na wadze po zakończeniu redukcji, kiedy oczywiście nie mówię tutaj o kwestiach reversa, kiedy dodaje się po 100 kalorii, tylko kiedy dodaje się tych kalorii więcej, czy też kiedy Waszym celem jest to, aby nabierać masy mięśniowej, a nie trzymać ten poziom Waszego ciała, czy Waszej kompozycji ciała na takim poziomie, jaki był na redukcji, no to chcę zrobić materiał po prostu o tym, jak sobie z tym radzić psychicznie, bo są chwile ciężkie, ale to nie będę się rozwodził, bo to będzie już w innym materiale. Na ten moment kończę i zawijam, żeby ogarnąć cały trening. Do zobaczenia później. Witam Was w dalszej części tego materiału. Jak widzicie, tutaj Wam pokażę. Mam nowy sprzęt, kupiłem sobie ten statyw do selfie, bo jest w netto teraz promo za dwie dyszki, więc no trudno byłoby, abym, czekajcie, czy mnie widać w ogóle? Widać mnie. Więc ciężko by było, abym nie skorzystał, kiedy można coś zrobić po to, aby był odbiór mojej osoby jeszcze ciekawszy, albo w ogóle w jakikolwiek sposób ciekawy. I co? I co się dzisiaj jeszcze wydarzyło, oprócz tego, że kupiłem ten, nie wiem jak to nazwać, statyw, nie wiem jak to się nawet nazywa. Co się jeszcze wydarzyło? No, rano, jak widzieliście, poszedłem do chili, zrobiłem trening klatki. Była dzisiaj sama klata, później praca, po pracy cardio, bo rano no za późno wstałem, więc od rana robiłem trening, a po południu robiłem cardio. I co? 45 minut cardio, trening też mi zajął około 45 minut, na lekkiej pompie, całkiem w porządku. Zrobiłem się jeszcze zakupy, cały czas walczę z tą wodą. Mam nadzieję, że w przeciągu tego tygodnia ona zejdzie. W tym tygodniu do trenera nie idę, ponieważ stwierdziliśmy, że nie ma to sensu w takiej sytuacji, bo i tak nic mi nie pomoże. Jedyne co, no to mam się trzymać planu, założeń. Michał trzymać ciągle tak samo, wszystko trzymać ciągle tak samo, zero jakiegoś podjadania pierdół typu jakiś, nie wiem, jednego nawet cukierka czy czegokolwiek, że sobie wliczę, ma być 100% bro, tak jak było zawsze. No i liczymy na to, że ta woda, ten organizm odreaguje i ta woda zejdzie do przyszłego tygodnia. Na ten moment to wszystko, ten raport jest dość krótki, ale naprawdę, słuchajcie, dzisiaj się nic ciekawego nie wydarzyło. I to było wszystko, jeżeli chodzi o ten raport. I do zobaczenia jutro. Pozdro.